słonie drugiej strony. Witamy dzisiaj profesora Romualda Zabielskiego. Dzień dobry. Pan profesor specjalizuje się w weterynarii, jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a od 2018 roku jest również wiceprezesem PAN, odpowiedzialnym za wydział drugi nauk biologicznych i rolniczych. Był stypendystą wielu zagranicznych uczelni, w tym uczelni japońskich. Jest autorem ponad 200 artykułów naukowych oraz kilku książek. Nie tylko naukowych, ale o tym będziemy za chwilkę rozmawiać. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pan profesor pracuje w Centrum Medycyny Translacyjnej. Panie profesorze, jaka jest pana pierwsza książka, ta najważniejsza, ta, która zrobiła największe wrażenie, ta, która została z panem na zawsze? Zaskoczę. Maria Konopnicka, Stefek Burczymucha. O większego trudnozucha, jak był Stefek Burczymucha, i tak dalej, i tak dalej. To dlatego, że to była pierwsza przeze mnie przeczytana książka w wieku lat. O, 5, 5,5. I pamięta pan, jak pan pierwszy raz czytał tę książkę? Nie, rodzice mi to zawsze przypominali. E, najpierw to było tak, że to była taka popularna seria w latach 60., wczesnych. Poczytaj mi, mamo. Mama mi kupowała co tydzień, co dwa tygodnie nową książkę. I Rodzice na zmianę mi czytali, a że było to trochę nużące, bo kazałem sobie czytać te książki na okrągło, no to mama w pewnym momencie powiedziała ze złością, no byś się wreszcie nauczył czytać. No i tak zacząłem, składałem i wreszcie jednego dnia zaskoczyłem ich, bo przyszedłem właśnie do nich do stołu, tą książkę i zacząłem czytać. Nie wiem, czy zacząłem ją czytać faktycznie, składając litery, czy pamiętając, yy, ucząc się wcześniej tego, yy, tego, tego, tego wiersza, bo strofy były no, wielokrotnie powtarzane, ale tak było. I, i to z największym, z największym sentymentem wspominam, właśnie. To nie przybija nic innego. To pierwszy raz jest zawsze najważniejszy i najpiękniejszy i zostaje w pamięci. Panie profesorze, ostatnio mówi się troszkę o możliwościach wyhodowania sztucznego mięsa, stworzenia czegoś, co jest mięsem, chociaż nie pochodzi od zwierzęcia. Czy myśli pan, że ten kierunek tworzenia jedzenia dla ludzi może być sposobem na połączenie tych, którzy są wegetarianami z powodów etycznych z tymi, którzy są miłośnikami steków? Czy to jest, czy to jest ta ścieżka, którą możemy podążać? Jestem sceptyczny do tego. Interesujemy się razem z koleżanką. Napisaliśmy parę, parę artykułów właśnie na temat sztucznego mięsa, obaw naszych, także problemów związanych z jego produkcją i takich różnych rozważań etycznych, prawnych, związanych właśnie z wprowadzeniem mięsa sztucznego mięsa czy mięsa laboratoryjnego na rynek. Raczej to nie pogodzi, bo to byłoby jak godzenie ognia z wodą. Raczej też weganie czy wegetarianie nie przekonają się do tego, bo tylko niewielka część z powodów stricte etycznych odmawia spożywania mięsa. Ale jest to na pewno od strony biotechnologicznej bardzo ciekawa wprawka, bardzo ciekawe doświadczenie. Aczkolwiek nie, chyba nie rokująca większych nadziei, dlatego że już widać, że niektóre startupy, które kilka lat temu bardzo mocno wchodziły na rynek, zdobywały fundusze, powoli wycofują się w kierunku Mit alternatives czyli chociażby białka z alk, białka z grzybu, czy, czy, czy białka roślinnego, przekształconego tak, aby jak najbardziej no, mięso przypominać, z tym, że to jest tak jak troszeczkę z wyrobem czekoladopodobnym, to jest albo czekolada, albo nie czekolada i tak samo, albo jest prawdziwe mięso, albo, albo jakiś erzac. Życie jest tak krótkie, jak to mawiają klasycy, że, że, że szkoda jest pić kiepskiej jakości wino, także tak samo i w przypadku mięsa, przynajmniej takie jest moje zdanie. A czy nie jest tak, że mniejsze opory budziłoby jedzenie mięsa wyhodowanego sztucznie w laboratorium niż białka pochodzącego z owadów, czy wręcz owadów? Myśl Pan, że nie byłoby mniejszych oporów? A, a to oporów? zależy, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, <laughs> dlatego że to na robię, przykład okay. nie ma żadnych absolutnie oporów yy, estetycznych, smakowych, yy, Wizualnych, jeżeli chodzi o jedzenie białka owadziego na Dalekim Wschodzie, czy na przykład w Ameryce Południowej, czy, czy, czy w Afryce, jest jadalnych wiele. Zresztą, jeżeli ktoś sięgnie do Biblii, no to w zapisach biblijnych też naród wybrany jadał, żywił się szarańczą, żywił się jeszcze innymi tam. Owadami, to, 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 jest, to jest udokumentowane, można powiedzieć. Mhm, mhm. Ale u nas, wydaje mi się, w Polsce, na zachodzie, troszkę jednak perspektywa jedzenia owadów budzi pewne wątpliwości. Chociaż turyści, którzy jadą z Polski na Daleki Wschód, chętnie z okazji skosztowania owadów zdaje się korzystają. Ale skoro już trafiliśmy na Bliski Wschód, Daleki Wschód, przepraszam, no to nie sposób nie wspomnieć o Japonii, w której pan profesor był kilka razy na, na stypendiach. Co pana zafascynowało w Japonii? Wszystko. To tak jakby a wszystko, co tam w Japonii jest, wszystko, co w Japonii się widzi, w ogóle nie, nie przypomina albo wtedy, w tamtych czasach, kiedy byłem, bo pierwsza moja wizyta to są wczesne lata 90. i tam spędziłem wtedy ponad 3 lata. Y, wszystko nie, przypom nie przypominało Polski. Fantastyczni są ludzie, e, przyroda, zabytki. E, także, także można powiedzieć, że a, wszystko, co było mnie w stanie zadziwić, a do wyjazdu do Japonii widziałem trochę, poznałem trochę Bliskiego Wschodu, odrobinę Europy Zachodniej, ale, ale, ale to, to było olbrzymie zaskoczenie. Kultura, fantastyczna kultura, którą też. Czasami jest trudno zrozumieć, chociaż ja nigdy nie starałem się tej kultury rozumieć, tylko po prostu podążałem za nią, przyjmowałem ją, absorbowałem i, i, i to, było, to była fantastyczna przygoda. A nie jest tak, że obcość, tak duża obcość, z jaką się spotyka człowiek przybywając do Japonii, raczej blokuje przed poznaniem i fascynacją tą kulturą? Czy, no bo właściwie spotykamy się z czymś, co jest całkowicie obce. Tak? Czy, czy nie jest tak, że spotykamy się z jakimś murem tej obcości? Ja się nie spotkałem nigdy. Może gdybym pojechał tam jako człowiek 50-60-letni z jakimś doświadczeniem. Ja pojechałem tam jako młody chłopak 30-letni i po prostu chłodny na, 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 na wszystko. I w moim przypadku nie trafiłem na żaden mur, na żadną obcość. Raczej na. Ciekawą, życzliwą obserwację, a następnie no, traktowano mnie jak, jak Japończyka, można powiedzieć. Być może było to związane z środowiskiem, do którego trafiłem, niezwykle otwarte na, 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 na przybyszu, bo. Faktycznie niektóre jednostki, nawet jednostki akademickie w Japonii są stosunkowo konserwatywne, zamknięte w sobie i niechętne na, na współpracę międzynarodową. W moim przypadku było absolutnie odwrotnie i, i, i być może to jest też no, y, część mojego sukcesu właśnie. Jaki, jaki, jaki odniosłem w Japonii, bo teraz mogę po, po latach powiedzieć, że to faktycznie był, był pobyt z sukcesem zakończony. Mm -hmm. Amerykańska antropolożka Ruth Benedict przygotowała dla rządu amerykańskiego opracowanie Chryzantema i Miecz, opisujące Japonię, ale to był opis z lat 40., -tych, 50. -tych. Czy ta książka, która momentami jest uważana za klasyk opisu kultury japońskiej, nadal jest aktualna? Myślę, że tak. To była książka pisana w latach 40. Ja byłem na początku lat 90. w Japonii, jeszcze przed dużym kryzysem, który wybuch w Japonii. Wewnętrzny kryzys wybuchł pod koniec lat 90. I byłem jeszcze później przez wiele, wiele lat, wiele razy, w sumie tam kilkanaście pobytów zaliczyłem. No, następne były nieco krótsze, kilkutygodniowe. Ja muszę powiedzieć, że, że, że do dzisiaj ta książka nic nie straciła na swojej aktualności, bo ta książka jest przede wszystkim o duszy Japończyków. O ich cechach charakteru, które wypłynęły poprzez lata walki z żywiołami, lata walki ze sobą. A także, bo, bo przecież przez bardzo długi czas, praktycznie do nastania Ieyasu Tokugały, który zjednoczył Japonię, był to, były, były to wyspy trawione walkami plemiennymi, aż, aż praktycznie do, do zjednoczenia właśnie w czasach Tokugały. Czy kiedy teraz myśli się o Japonii, to ten element dominacji, Ducha nad materią, czy przekonaniu o tym, że duch powinien e, dominować nad materią, o którym pisze Rów Benedikt, e, nadal można odnaleźć. Bo, znaczy, kiedy ja myślę o współczesnej Japonii, a ja nie znam jej, znam ją tyle co z przekazów medialnych, e, no to wydaje się, że Japończycy nadal tkwią w tym, e, w tym samym modelu, w którym są przekonani, że duch może przezwyciężyć materię, w związku z tym są w stanie zapracować się na przykład na śmierć. Jest ta jednostka. Mówimy e, o Karosi. Tak, określona jako Karosi gdzieś w 1969 roku, pierwszy raz chyba. Tak, tak opisana. Czy, czy, czy to rzeczywiście jest nadal to, ta właśnie dążność Japończyka do tego, żeby pokonać, pokonać świat materii wielkością potęgą swojego ducha? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to jest nadal nie aktualne, chociażby przez to, jak Japończycy podchodzą do dóbr materialnych, jak traktują a, wyposażenie swojego domu, a, jak traktują a swoje samochody, które są dobrami materialnymi, które przypływają, odpływają. Najważniejsze jest wrażenie, najważniejsze jest przeżycie. Tak długo pracują na przykład na to, żeby wspaniale odbyć ceremonię ślubną albo, albo pogrzeb swoich najbliższych. I wtedy naprawdę nie liczą się z kosztami, liczą się właśnie te chwile, wrażenia. Zresztą przepięknie opisywane, chociażby Hanami, czyli oglądanie kwitnących jabłoni. Kwiat kwitnącej jabłoni opada po mniej więcej 7-10 dniach kwitnienia. To jest, to jest właśnie ta, ta ulotność i oni, i oni gloryfikują tę ten, ten, ten ulotność, właśnie te. To chwilowe wrażenie tego, tego kwitnącego kwiatu jabłoni, a potem jest następna wielka ekstaza, a mianowicie moment, kiedy spada sakurowy deszcz, czyli opadają te płatki jabłoni na, na, na ziemię, na wodę, i, i, i ta chwila jest, jest właśnie taką ich chwilą uniesienia. I oni, I oni tak żyją, i oni tak żyją. Oni ciężko pracują przez, przez, przez całe swoje młodzieńcze życie, żeby. Właśnie odbyć tę jedną wielką, jedyną ceremonię ślubną, czy na przykład, żeby co roku z przyjaciółmi pójść do parku i spędzić razem hanami, czyli, czyli takie spotkanie, właśnie przy piwie, przy, przy yy, barbecue pod, pod kwitnącymi wiśniami. Czy w takim razie fotografowanie Japonii? jest drogą do zrozumienia tego kraju, czy raczej jego kontemplacją, tak jak kontempluje się kwitnące sady wiśniowe? Jednym i drugim. Jednym i drugim. Jest zatrzymaniem chwili w obiektywie. No ja bardzo żałuję, ale nie udało mi się, tak jak jeden z moich przyjaciół, Stefan, zrobić przepiękne zdjęcia deszczu sakurowego i ma kapitalną kolekcję właśnie, właśnie takich parków Z opadającymi płatkami wiśni, ale mam inne, na przykład piękne ze śniegiem na, na, kwitnących, na kwitnących wiśniach. Też takie ulotne, bo taki śnieg pojawia się na parę minut, zaraz potem znika. Ale jest to jedno i drugie. Jest to jedno i drugie, bo, 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 bo. chwila w Japonii jest niepowtarzalna. Ona, ona, ona szybko mija i właśnie. Ta, ta zaduma, zachwyt, kontemplacja u, u Japończyka bardzo wiele znaczy. To jest, to jest też jednocześnie chyba taki rodzaj resetu umysłu przed y, następnymi zadaniami, przed, przed pracą i to bardzo cenię właśnie w Japończykach umiejętność właśnie takiego skupienia się na cele i jednocześnie właśnie takiej zadumy, kontemplacji, chociaż przed chwilę właśnie w takich wielkich, wzniosłych, fajnych chwilach. Zadumie i kontemplacji mogą Mogą sprzyjać też wycieczki górskie wycieczki wędrowanie szlakami na przykład mogę, szlakami tatrzeńskimi. Czy ma pan profesor swój ulubiony szlak w Tatrach? Lubię chodzić po Tatrach i po Słowackich i po Polskich. Jeżeli chodzi o nasze, naszą stronę Tatr, tą północną, to tak. To zależy w sumie od, od, od dnia i zależy od pory roku, bo na przykład latem wejście na kościelec jest czymś takim naprawdę fantastycznym. Próbowałem wchodzić na kościelec późną jesienią, ale to już jest naprawdę bardzo trudne, niebezpieczne i, i takie no, niespecjalnie mądre, bym powiedział. Na zimowo-wiosenne podróże. Fantastycznie się nadają czerwone wierchy i to wszystkie, wszystkie dwutysięczniki po kolei wzięte, wtedy w śniegu, błocie można naprawdę fantastycznie pochodzić, co też jest, co też może być niebezpieczne, bo czasami te nawisy śniegu czy... czy, czy czy, czy na ciemniaku jeden efekt takiego ściągania po, 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 po trawie, tam może, może być naprawdę, trzeba o tym wiedzieć, może być niebezpieczny. Na wieczory fantastyczna jest Tomanowa Dolina, na zachody słońca, to też polecam. No, a jeżeli ktoś chce się popróbować, to niech idzie na Orlą Perć. No, teraz. Niestety ta Orla Perć jest przepełniona, podobnie jak Giewont, ale wtedy, kiedy na nią chodziłem, to kilkukrotnie tam byłem, to było o tyle fantastycznie, że było pusto, można było iść ze swoimi przyjaciółmi, dwiema, trzema osobami, albo samotnie i naprawdę przeżywać te góry. To rzeczywiście, dzisiaj na Orlej Perci jest dosyć tłoczno, ale słowackie teatry za to dają troszkę więcej swobody, tam jest trochę mniej ludzi. Nakrywań można się wybrać, i jest to dość, dość imponujący szczyt. Natomiast nie ma chyba tam aż takiego tłumu, jak czasem na szlache, szlakach w Tatrach. Czy to z... Nie zgodzę mhm. się z tym. Mhm. Nie zgodzę się z tym, dlatego że ja, myśli, ja chodząc w góry także, noszę ze sobą bardzo ciężki bagaż. Bagaż ciężkiego aparatu takiego full frame, który waży 2,5 do 3 kg, razem z obiektywami. Tak. Minimalnie. Polskie góry, przez to, że są położone od strony, wchodzimy na nie od strony północnej, są zupełnie inaczej oświetlone pięknie oświetlone. Część słowacka jest pozbawiona kolorów, pozbawiona gry cieni, przez to południowe naświetlenie ostrym, ostrym dosyć słońcem. Dopiero gdzieś o zachodzie słońca, tam przed zachodem słońca w złotej godzinie robi się ten dobry taki czas, krótki czas do, do robienia zdjęć. No albo o wschodzie słońca. Natomiast polskie teatry są fotogeniczne, bym powiedział, przez, przez cały dzień. Piękne zdjęcia wychodziły mi też wieczorem. I tutaj to, że mamy słońce od strony południowej jest zaletą, tak? Uważam, że tak, no bo. W fotografii zabawa cieniem jest w sumie podstawą zabawa słońcem. Bardzo lubię robić te zdjęcia pod słońce. To jest też piękne do pokazania wielu różnych ciekawych efektów, np. kropel na, na skałach, na drzewach. A w takim razie no, najle najlepszy moment do robienia zdjęć to chyba przed wschodem, przed zachodem słońca. Złota godzina Złota zdecydowanie, godzina, tak. tuż przed zachodem słońca. No sam zachód słońca. No i wschód. No, ale to zawsze wiąże się w takim razie albo z wejściem na szlak przed wschodem słońca, albo ze schodzeniem po zachodzie słońca. Hmm, może to może źle zabrzmieć, ale lubię chodzić po górach nocą. Mhm. A jest to przynajmniej przez Taczeński Park Narodowy źle widziany. Źle widziany tak. <laughs> Rozumiem, że te zdjęcia, które pan robi, znalazły się w pana albumach fotograficznych, które, nie, które pan wydał. Znaczy nie wydałem ich dużo. Jeden to jest taki mm. prawdziwy album o tatrach, zatytułowany zresztą Moje Tatry. Tutaj mogę go też pokazać. Jest tutaj w tej stercie książek. I tutaj jest takie zdjęcie marsjańskie, troszeczkę na okładce. A tutaj, e, właśnie wejście na Kościelec. Uznawany za jeden z trudniejszych technicznie szlaków, tym bardziej, że on jest bez pomocy żadnej, bez, bez żadnych klamr, bez Aha. żadnych łańcuchów. A to jest zrobione w listopadzie, w przepięknej porze roku, z bardzo ciekawym, rozproszonym słońcem, światłem słonecznym. I, i, i to, jest taki, to jest taki album, którym zacząłem w sumie zabawę wydawniczą własną, bo to własnym sumptem. Drukowałem. Natomiast zrobiłem jeszcze, tylko tutaj nie mam tego przy sobie, taki drugi albumik Duchy Tatr. To jest taka bajka dla dorosłych z fabułą, a jednocześnie z modyfikowanymi, bym powiedział, zdjęciami zdjęciami, których w różnych miejscach podedowaliśmy z naszym grafikiem komputerowym pododawaliśmy różne efekty, także te wszystkie duchy Tatr, które widziałem fotografując w skałach, w drzewach, konarach, w korzeniach mają oczy, mają takie ludzkie różne elementy, palce na przykład ręce i, i które różne rzeczy robią tam właśnie w tych górach Tatr. Jak ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do Allegro, czy do innych miejsc, gdzie, gdzie można te, 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 te książki kupić. Także y, to było zarówno właśnie do fotografowania, do, do, do pokazania tego, tego, jak widzę góry, a jednocześnie też i do zabawy właśnie tymi górami, nie naruszając oczywiście, nie uwłaczając majestatu mhm. górskiego. To książka Duchy Tatr, zdaje się trochę... Psuć wizję samotnych spacerów po szlakach tatrzańskich, no bo wychodzi na to, że nie spacerujemy nigdy sami zawsze są nie, obecne z nami jakieś. Z widzą. To znaczy, to w ogóle ciekawa historia, bo właśnie mój pan grafik, pan Zbigniew Karaszewski parę lat temu poprosił mnie wczesną wiosną o kilka takich zdjęć, z których on mógłby wyrzeźbić w komputerze jakieś właśnie twarze, jakieś postaci. I to nazwał właśnie twarze Tatr. Po pierwsze w czasie, jak rozmawialiśmy przez telefon, mówi, że chodzi mu o twarze Tatry. co ja mówię, co mam? górali fotografować, czy pagał mam zarobić. Nie, 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 to chodzi o to, żeby to były właśnie kamienie. Te. No Jak on mi tak powiedział, jak mnie poprosił, to ja powiedziałem, OK, przyjmuję zlecenie, dostaniesz y, za tam parę tygodni całą wersję. Ty. No i poszedłem w góry i zacząłem szukać właśnie takich. Y, fragmentów, których, których by były w jakichś taki, takich spersonifikowanych i po prostu to czasami y, zahaczało jakąś schizę. Nie wiem, czy to z nadmiaru tlenu w górach, ale ja zacząłem widzieć wszędzie te twarze, te oczy, te, te, te zęby wyszczerzające się na mnie z każdego konaru i tak właśnie powstali bohaterowie tej książki. Najpierw w sumie byli ci bohaterowie właśnie jak y, Jaszczur, jak y, tak bezcieniowy, wielki bezcieniowy ptak, czy, 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 czy na przykład, jak tam całe kolekcje zbiory, populacje chmurolotów i, i, i innych tam skalnych przyjaciół, chociażby z Krzesanicy. No, a później po tej kolekcji zdjęć, okazało się, że tam ta wystawa pana Zbigniewa już nieaktualna, ale no, ale skoro ja taką kolekcję tych, tych, tych fajnych rzeczy zrobiłem, nawet latałem szybowcem po to, żeby tam trochę pofotografować z góry te Tatry i poszukać z góry tych, 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 tych różnych osobników, tych duchów Tatr, no, siedliśmy z koleżanką i napisaliśmy taką bajkę właśnie dla dorosłych. No, po, tej, po tej historii, panie profesorze, to będę trochę inaczej jednak chodził już po Tatrach. Warto, warto, <laughs> warto. Mamy tutaj na stoliku kilka książek. Są to książki z naszej biblioteki, ale też związane z Pana działalnością naukową. Czy mógłby Pan kilka słów o tych książkach opowiedzieć? Z przyjemnością. Z przyjemnością tym bardziej, że widzę tutaj książkę, do której mam niezwykły sentyment. To jest akurat. Ta książka, w której nie napisałem swojego rozdziału, bo ja napisałem w ostatnich dwóch wydaniach. To jest książka pod tytułem Fizjologia zwierząt, bardzo mi bliska, bo studiowałem właśnie, nie, nie powiem, że z tego egzemplarza, ale z tego wydania w 1973. To jest fizjologia zwierząt praca zbiorowa pod redakcją profesora Tadeusza Krzymoskiego, wspaniałego fizjologa, którego korzenie. Tu się zaczynają też w SGGW, a później przez długi czas zawodowo pracował w Olsztynie na wydziale weterynaryjnym, potem medycyny weterynaryjnej. To jest, książka to jest podręcznik, który jest w pełni polskim oryginalnym podręcznikiem do fizjologii zwierząt wypływającym z naprawdę wspaniałej szkoły fizjologicznej, zaczynając jeszcze, od, zaczynając jeszcze od Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To się zaczęło na fizjologii człowieka, gdzie był, były takie sławy, chociażby jak pan profesor Napoleon Cybulski czy chociażby profesor Jan Stanisław Konturek. Który, który przez wiele lat też nadawał ton tej fizjologii krakowskiej. Z tego odrosła jakby ta część ludzka, ludzkich fizjologów Lwowa-Warszawa, a potem z nich narodziła się bardzo przyzwoita szkoła, bardzo dobra szkoła fizjologii zwierzęcej właśnie tu na SGGW, na Wydziale Weterynaryjnym. Początkowo był to Uniwersytet Warszawski, od w początku lat 50., później już na SGGW. Także olbrzymim sentymentem darzę tę książkę, dlatego że to jest książka napisana przez wielkich polskich fizjologów, potem kontynuowana przez jego następców i, 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 i z polską myślą. Nie wiem, czy mogę odkładać na podłogę, żeby. Chyba nie tak, będzie to. Chyba nie tak. będzie to. Okay. A tutaj, dla odmiany, coś, co niestety nas zalewa. Mianowicie tłumaczenia tłumaczenia y, albo oryginały, można powiedzieć, takich światowych podręczników. To jest właśnie fizjologia zwierzęca, y, czy fizjologia zwierząt Kanigama. Y, Textbook, który w dobie glo y, globalizacji globalizuje y, dydaktykę. Praktycznie z tej książki uczą się albo z oryginału, Albo z tłumaczeń. U nas na szczęście nie ma tłumaczenia. My używamy tego angielskiego textbook'a, ale na przykład w Japonii jest już kilkanaście wydań Kanigama na język japoński. To jest można powiedzieć takie, no, takie totalne zglobalizowanie. Aczkolwiek jest to świetny tekstbook, jest to bardzo dobra książka, bardzo przydatna od strony klinicznej. To znaczy, ucząc się fizjologii, od razu widzimy tutaj fantastyczne przełożenie na klinikę. I Podane tutaj są informacje, te, które są następnie potrzebne na patofizjologii, na internie, na chorobach zakaźnych i innych. Można dalej kontynuować. I przejdę, a tutaj w odwrotnym kierunku. To już będą książki dla fachowców, dla lekarzy weterynarii. Kapitalna książka Pic Health, która o. Yy, Chorobach świń mówi praktycznie wszystko: choroby zakaźne, wewnętrzne, o żywieniu, o utrzymaniu, o dobrostanie zwierząt pokazująca yy, ucząca lekarzy weterynarii, praktyków, jak postępować w nowoczesnym chowie przemysłowym zwierząt i książka, która dopiero co się ukazała, ale pokazuje ją dla. Strasznie ciężka pokazuję specjalnie na końcu tych, tych wszystkich fachowych książek, to jest, to jest znowu książka autorska profesora Zygmunta Pejsaka i tutaj jeszcze z dodatkiem, bo tutaj współpomagała w tym, w przygotowaniu tej książki pani profesor Małgorzata Pomorska-Mull. To jest książka wydana w 2021 roku, dosłownie parę miesięcy temu. Pod tytułem Zdrowie świń, prewencja i terapia, która jest fantastycznym polskim odpowiednikiem, właśnie tej książki, o której wcześniej mówiłem. Cenna jest o tyle, że ona wypływa stąd. To jest dla naszych lekarzy pracujących w terenie. O tyle dobra, że mówi o naszych warunkach, bo jest napisana przez naszych praktyków, przez naszych teoretyków. I jest dzięki temu łatwa do przyswojenia, do zrozumienia, bo odnosi się do naszych warunków. Także gorąco polecam tej, tę, tę, tę książkę. Uważam, że tego typu książki w Polsce powinniśmy bardzo mocno promować, przede wszystkim dlatego, że jest to, jest to książka nasza, jest to nasza myśl naukowa jest to nasza myśl y, praktyków y, lekarzy, lekarzy weterynarii. Stąd, stąd, stąd dobrze, że, że ona się tutaj znalazła. Tak, a po te książki zapraszamy oczywiście do biblioteki. I mam jeszcze jedno pytanie do pana profesora. E... O te dwie książki. O te dwie. No tak, bo y, poza. Poza, poza tą stroną y, związaną stricte z weterynarią, ale nie do końca, bo to, to też tutaj jest miejsce na weterynarię. Interesują mnie y, chociażby takie aspekty jak y, zmiana klimatu i tego, co y, my powinniśmy robić albo przygotować się y, robić w przyszłości, jak będzie wyglądał. Zawód lekarza weterynarii za lat kilkanaście, kilkadziesiąt. Uczymy studentów. Ja przed sobą mam, o co daj Boże, maksimum 20 lat życia, ale studenci mają przed sobą 50-60. Czyli trafią w ten czas, kiedy już te zmiany klimatu, których teraz doświadczamy, będą naprawdę znaczące. I to znaczące, szczególnie dla północnej półkuli. I będą odbijały się na naszym rolnictwie, na tym, co będziemy uprawiać, jak myślę tutaj o roślinach, a także będzie się odznaczać na naszej hodowli. I trzeba ich do tego jakoś przygotować. I stąd właśnie godna polecenia jest taka książka, która została wydana przez panią profesor Małgorzatę Burchard-Dziubińską i doktora Konrada Prandeckiego. To jest w ramach y, aktywności Komitetu y, Prognoz Polska 2000+, Polskiej Akademii Nauk. To jest książka, która y, mówi o tych właśnie zmianach klimatycznych, szczególnie w odniesieniu do rolnictwa, tłumaczy, co nas czeka. Myśmy tutaj z koleżanką napisali taki rozdział na temat właśnie produkcji zwierzęcej i weterynarii. Jak się zmieni rola lekarza weterynarii? I to nie są wcale miłe, przyjemne rzeczy, to są raczej smutne rzeczy, to, to co nas czeka. Także ten optymizm właśnie schodzenia po Tatrach, z oglądania Japonii, no troszeczkę tutaj umykaj być może te książki są trochę jako antidotum na, na te smutki tutaj zawarte. No i też polecam książkę między innymi wydaną właśnie przez wydawnictwo SGGW, ale wydaną przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji imienia Marka Dietricha. Kapitalna pozycja na temat szczepień. Szczególnie polecam tutaj temat aktualny w czasie pandemii. Polecam tutaj te rozdziały, które dotyczą ruchów antyszczepionkowych, bo jest tu fantastycznie napisana historia, w jaki sposób rodziły się ruchy antyszczepionkowe pod koniec XX wieku. My żyjemy obecnie w XXI wieku, a do głosu dochodzą. Grupy ludzi z poglądami średniowiecznymi bądź no, nieoświeconego, nieoświeconej starożytności. I, I to jest straszne. I tu jest pokazana anatomia właśnie tego, jak można zawładnąć umysłami i yy, 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 yy po prostu skierować ludzi na bardzo osobliwą drogę samozniszczenia. Trochę nam się zrobiły niezbyt Nie, musimy wrócić do przyjemniejszych ja. rzeczy. bo zaczniemy z domu rozmawiać o tatrach? E, to zadam panu profesorowi jeszcze jedno ostatnie pytanie. E, czy jest jakaś książka, która jest pana wyrzutem sumienia? Bo została nieprzeczytana, bo czeka, bo zawsze się zdaje się ta chwila, żeby ją jeszcze przeczytać? I uwiera. Uch, książek niedoczytanych do końca jest sporo. Między innymi też księgi jakubowe. Zostało mi ze 200 stron. Warto, warto powalczyć. O jest upewniona <laughs> książka, no, ale nie ma czasu. Natomiast to, co mnie osobiście uwiera, bo niektórzy moi koledzy to się śmieją, że ty nie musisz już czytać, ty pisz. No i więc właśnie, moją taką i mojej koleżanki, Ludmiły Kot, z którą, z którą napisaliśmy właśnie tą naszą Japonię, jak ją widzimy. Takim niedokończonym dziełem jest naprawdę, to już nie dużo zostało, może jedna piąta nam została to jest kalendarz japoński. To jest książka o Japonii, która pokazuje cykliczność zachowań, cykliczność świąt, cykliczność zmian, cykliczność no, wszystkiego, bo w Japonii to te, te, te cykle my widzimy jak na dłoni. Tu u nas mamy święta Bożego Narodzenia, święta Wielkiej Nocy, a potem jest dużo, długo, długo nic i na dobrą sprawę znowu święta, e, święta Bożego Narodzenia, w międzyczasie święta zmarłych. Natomiast w Japonii każdy miesiąc ma swoje święto, sw sw swoją potrawę, swoje zachowanie specyficzne. I na przykład y, no, moje ulubione Sumo ma też swoje cykliczne y, turnieje odbywające się w określonych miastach i każdy turniej ma swoje znaczenie i, 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 swoją, i, i, i swój smak, swoją, swoją, swoją też jakąś takie, taką specyfikę. I, i właśnie tam piszemy, tam piszemy o wszystkim, tam piszemy między innymi właśnie o, o sumo, piszemy o rodzinie cesarskiej i różnych detalach tam z życia rodziny cesarskiej, piszemy o potrawach sezonowych o wszystkich świętach japońskich, Matsuri odbywających się. Zaczynamy oczywiście od wielkiego, wielkiego Wejścia, czyli Nowego Roku, a potem jest festiwal śniegu oczywiście w Sapporo. Ale na przykład piszemy też i o Bożole Nuwo. Wie pani? Myśmy już troszeczkę wyleczyli się z tego Bożole Nuwo, bo to był... To to było, to było fantastyczne PR-owe zagranie maleńkiej tam, y, grupki ludzi z jednego tam regionu y, win Francji do, do wypromowania kiepskiego wina. No, nie czarujmy się no, wino, które może leżeć parę miesięcy i potem już się praktycznie wyda, nadaje tylko do zlewu. No, to, 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 to nie jest nic specjalnego. A oni wykre, wykreowali właśnie Boże wo. Co pożyło w Europie parę ładnych lat, ale zostało kupione przez Japonię bez reszty. Ja pamiętam w latach 90. i potem jeszcze po dwa, w nowym milenium, po, po 2000 roku, to szaleństwo Bożolenowo, to zakupy, czekanie przy, przed sklepem na, na tę butelkę. No i ceny przebitki to były wow. To były niesamowite. U nas ile Bożolenowo kosztuje? 20-30 zł mniej więcej obecnie. Natomiast tam ono kosztowało 250-300 złotych i było rozchwytywane, po prostu chodziło. Ale jeszcze jedno mnie w tym Bożelanowo też fascynowało, mianowicie ta, 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 to, to umożliwienie takiego bardzo sprawnego transportu i załatwienia wszystkich spraw celnych. Oni to robili w ciągu tygodnia i w ciągu tygodnia samolotami transportowali olbrzymie ilości tego tego wina i między innymi jest o tym ta, ta książka. Jest to o, o, o Okurajamie, czyli tej skoczni sławnej dla, dla Wojtka Fortuny, gdzie, który zdobył złoty medal, ale nie wszyscy może wiedzą, że i Stoch, i Małysz wielokrotnie tam święcili triumfy potem na, na, na Okurajamie także. No cóż, no może, może napiszemy tę książkę, dokończymy kiedyś. Materiał zdjęciowy jest, tekst prawie gotowy, ale nie ma czasu, żeby to spiąć. To będziemy trzymać kciuki, żeby ta niedokończona książka stała się dokończoną. Bardzo panu profesorowi dziękuję. Dziękuję. Gościem dzisiejszego spotkania w ramach serii Druga strona był pan profesor Romuald Zabielski. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo.